witajcie mili, niebywała historia. Pamiętacie, jak w jednym z ostatnich odcinków opowiadałem o wyspie? Że był tutaj taki przesmyk, gdzie padł nawet sandacz 22,5 kg. Idzie wędkarz, patrzę, znajoma mordę. I mówi, że przyszedł na to, że przyszedł łowić w tym przesmyku. Ja mówię, Piotrze, źle? Źle wysłuchałeś filmu. Ten przesmyk był. Jak to był? No był i nie ma, no. Tak jak ty miałeś 20 lat i mogłeś na wacku wiadro pełne wody przenieść, to teraz wiesz, no. To nie, to miałeś, a nie masz. W ogóle jaka sprawa? Piotrek jest tyczkarzem i całe życie na tyczkę. Ale coś mu się pokiełbasiło w głowie, no i zaczyna teraz spinningować. Co ciekawe, Piotr pojechał nad pewną wodę, miał drugi raz spinning w ręku. Powiem wam, że bardzo dawno takiej ryby nie złowiłem. Ilu wędkarzy łowiący przez 20, 30, a nawet dłużej lat na spinning złowili taką ciocię? Mili, to jest Piotr, mój imiennik, ale z tego co wiem, to jakieś tam zawody wygrywałeś, tak? Tak, ten rok się zaczął dobrze, zaraz wygrałem. Także pojęcie o tyczce chłopak ma. Tym bardziej, że to nie Leszczyk przyjeżdża na te zawody, ale tam od Adama Kruka, tak? No i zaczął wędkarstwo spinningowe. No i się od razu strzelił się sandaczem 94 cm. Tylko 6 cm zabrakło do metra. Ale wiesz, jak to pokażesz dziewczynie, że tyle brakuje ci do... to ona powie... A co myślałeś, że przesmyk jeszcze istnieje? Jest, mówi, sandacza 20 kg. No to nie, to nie. Są takie sandacze pojedyncze, ale to trzeba byłoby poświęcić całe swoje życie i codziennie być na rybach i stricte przygotować się na sandacze. Ale to już są, to są takie mniej więcej ludzie jak po 100-105 lat. Jest parę osób takich w Polsce i tutaj na tym odcinku, powiedzmy mazowieckim, to ja myślę, że takich sandaczy 20 kg to jest kilka sztuk tylko i wyłącznie. Teraz na zrywkę ekipa, nie będę mówił gdzie, co i jak, ekipa trzech wędkarzy na zrywkę złowiła też albo 94, albo 96 cm. No i co ci powiem, pochwalili się, ale jeżeli chcecie mieć na swoim miejscu w przyszłości kolejkę i wodę rozdrapaną szarpakami i podwiązkami, to bardzo proszę, bardzo proszę. Gdybyś normalnemu człowiekowi dał i on by rzucił i takiego sandacza, to on by go urwał. To by go urwał. Urwał na pewno. No, a czyli ty jednak po prostu no, w tyczce jakoś masz to, że wiesz, gdzie popuścić, tak? Tak, tak. Ja po prostu odwróciłem hamulec i ja sobie... A, no to... Inaczej byś urwał. Inaczej tak. A człowiek, który drugi raz nie zrobiłby tego, rozumiesz? Nie. Chyba, że pod opieką czyjąś... Tak, ktoś pojęcia nie będę, by go urwał. No tak, albo by się wypiął, albo by zerwał wszystko. Przecież taki sandacz, słuchajcie, taki gruby sandacz, to choć dnem jak sum. To tylko już jak jesteś zawodowcem i tyle lat łowisz i sumy, i sandacze, tak jak robi to Rafałek, mądry Rafałek. Rafałek oczywiście się na mnie nie gniewa, bo ja tak na niego mówię, jest taki Rafałek, najlepszy sumiarz w Polsce. No i uważam, że też jeden z lepszych sandaczowców w Polsce, no złowił na przykład 100-kilkadziesiąt w sezonie sandaczy. Ale to już, i to za rokiem nie tak dawno, 3 lata temu, na Wiśle. No ale podpatrzyli go, no i przeorali wodę, no. Ja mu mówiłem, nie pokazuj. Ja jak na berglu stałem, to potrafiłem tak zrobić, że złowiłem 5-7 boleni, stały 4 łódki i żaden nie widział, że ja złowiłem, że... Inaczej, nie widzieli, że ja jakąkolwiek rybę złowiłem. No i powiecie, jak to możliwe. No jest to możliwe. Jest to możliwe. No oczywiście nie stali metr dwa ode mnie, czy tam przy mnie tego. Pyk, luzuje się, obserwujesz, pyk i samą żyłką tu ściągasz niby tego, coś z drugiej strony, niby... Wszystko można, ale to trzeba mieć pojęcie, nie? Nie chwalimy się rybą. Tu nie chodzi o to, że jesteśmy niekoleżeńscy, ale nie sprowadzamy na swoje wytropione łowiska robactwa. Bo przyjdzie robactwo w stylu mięsiarskim, przyjdzie robactwo w stylu szarpakowym, a
No i różne tego typu takie inne, inna swobodność. A, jeszcze robactwo przyjdzie w stylu: a my jesteśmy tutaj przewodnicy mistrzami i w ogóle kurwa ten. Wszystko puszczamy, a za chwilę do góry kołami to wychodzi. I tyle co sobie pojedzą mewy i robaczki. Tak to chociaż, jak to zawsze jest, dla chorej mamusi, dla chorej babci, dla sąsiadki chorej, tak, dla LGBT. Piotrze, powiedz mi, jakie wrażenia dzisiaj tu do tego przystanku, gdzie dążyłeś, te sandacze 22,5 kg. Jakie wrażenia? Piotrze, to jest już państwo, znasz tą trylogię? Jeden chuj, dwa dupa, trzy kamieni kupa. I to jest tak. Taką rzekę, ta rzeka zaopatrywała Warszawę w łososia i siotę. Ale są ludzie też, którzy mówią, że jest więcej ryb jak było. Ja im powtórzę, tak, jak była ziemia jeszcze taką gazową masą, tak, gdzie wtedy jeszcze nie było nawet ani Kononowicza, ani Kwaśniewskiego, ani Tuska, ani Balbina. I wtedy tak, wtedy tak. A dzisiaj? Wydaje mi się, że gdzieś tak zmienił, ryby były. Tak nie było. Niż kiedy? Kiedyś uwięglenie tutaj. Czyli łowiłeś je. Ale jak ja byłem pewny, że ty nie łowisz. Ale nie na spinning. Na spławik. Tak, jak miałem 10 lat, 12. Nie łowiłem. Ale na jaki sprzęt? Tak, bo mam za kije. A żyłka 25, przypomnę, 20... Żyłka była sprzedawana na metry. Haha, to co mówiłem! Tęczówka, tak. Tęczówka. Na metry. Na pracę, przy bazarze. Na Krajowy Rady też. Krajowy Rady, tak. I w Mobiliku centralnym. No, o Mobiliku ja opowiadałem w Mobiliku, tak. To tam to już w ogóle bandyckie ceny. Ale czasy były takie, że... Ale była ryba. Ale była ryba. I to człowieka cieszyło. A teraz wszystko jest, a nie ma ryby. Wszystko jest. Dostęp, internet, łódki, sprzęt. Takie kamery. Ale ryb nie ma. A ryb nie ma, tak. I mówię, nie ma ryb, znaczy nie ma. Ryba zawsze będzie. Tylko, że jest jej bardzo mało. Ryba, ale mówię, nie ma. Ryba jest wytruta. Jest w bardzo dużej części wytruta. To jest prawda. Słuchaj, zarybiają, ale to tak jakby na Saharę wytrzepał, rozumiesz, krople wody. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Starorzecza. I w tych starorzeczach wiesz, jest tarło. I w ogóle nawet na brzegach Wisły jest tarło. I nikt tego nie przeszkadza. I ta ryba to jest. A to co oni mówią, że to jest urządki dla kretynków, młodych kretynków, wiesz. Znaczy to nieuświadomionych ludzi. W książce ujawniłem kilkanaście takich najważniejszych punktów, dlaczego nie ma ryby. Czyli starorzecza, zimowiska, oczywiście kormorany, gdzie człowiek doprowadził do tego, że one tu przybyły z Mazur i z zagranicy, bo je wygonili. Kłusownicy, rybacy, wędkarze nieetyczni. Pogłębiarki, to jest masa sprzęt, który mamy dzisiaj, gdzie wiesz, jeszcze po wojnie nawet te większe sumy rwały te żyły, wiesz. Te żyłki, te 50 miały wytrzymać 30. Boże Wielkopolski. No. Ale to wiesz, aż się łza ronie, no przepięknie. Ja bym wolał te żyłki, te wędki, to wszystko i te scenerie. Tylko wrócki krajzegi takie wielkie. No, krajzegi, dobrze powiedzieć, tatuchy. Dlaczego wędki nie wziął? Dlaczego? Jest pytanie, dlaczego Piotr Rapa nie wziął wędki? Piotr Rapa nie wziął wędki dziś, ponieważ, bowiem, jest na emeryturze wędkarskiej. No co możemy powiedzieć tym całym naszym kolegom? Będzie jeszcze gorzej. Wody Polskie przyjmą Wody Polskie. Więc już będzie w ogóle totalna tragedia, co wam pokazałem w ostatnim odcinku. Życzę panu w dupie! Chuja! Dwa! Dupy!
Czekamy, Nikupa.